Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarzy mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyjmij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich utych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Pani, oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Umistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Usiądźcie wygodnie. Jedyność i jedność Kościoła. Jedyność to znaczy, że nie ma takiej drugiej wspólnoty na świecie i mające takie zadanie zbawcze. Jedność Kościoła to tu chodzi o modlitwę Pana Jezusa wieczernikową, aby byli jedno. Przyjdą między was wilki, rozwalą, etc. Pan Jezus to perfekcyjnie wyjaśniał apostołom, o co to chodzi. Bóg w Trójcy jedyny założył Kościół na ziemi. Tym Kościołem jest Kościół katolicki. Wszystkie główne chrześcijańskie wspólnoty odszczepiały się od matki. Głową tego kościoła jest Bóg. To jest druga prawda. Jestem na stronie 35 mojej książki Mistyczna natura Kościoła. A jego głową na ziemi jest papież. W obecnych czasach jesteście świadkami usuwania tych praw. Kościół katolicki jedną z wielu form zbawczych. Nasz Bóg, jeden z wielu z Bogów, który zbawia. A biskup Franciszek wypowiedział się, że biskup Żydów, Bóg islamitów i katolików jest ten sam. No, powiedz to. I trzeci punkt. Głową jego jest na ziemi papież. Perfekcyjnie jest to rozpasowane. Biskup Franciszek po ostatnim synodzie ogłosił bardzo słuszną tezę, moi drodzy, że Kościół idzie w kierunku synodalności. Nie ma papieża. Dlatego ja zaznaczam, wprowadziłem już teraz w kanonie modlę tylko za biskupa Rzymu, a nie za papieża Franciszka, bo on tego nie chce i on oficjalnie mówi. A teraz nakazał sprzedać wszystko, co jest bogate w Kościele, w jednym rozdać. Czy tabernakula, kielichy, ornaty, obrazy. Trzeba wszystko sprzedać. W tym tygodniu wygłosił ponoć, że sprzedajemy wszystko w jednym. Więc ja dzisiaj miałem gościa i rozmawiałem, pochwaliłem się mu, że mamy tabernakulum za milion. Pani Basia słyszała, co ma za odpowiedziałem. Zaraz reakcja. A gdzie biedni? No bo ja zawsze miałem problem biedny. Mówię, wy nie rozumiecie chwały Boga, o co tu chodzi. Jedyność i jedność tego Kościoła wynika z jedyności i powszechności zbawczej misji Jezusa Chrystusa względem wszystkich ludzi, ludzi wszystkich czasów. To w rozdziale poprzednim było omawiane.
Pan Jezus jest jedynym zbawcą. Powszechność Jego dzieła na krzyżu dotyczyło wszystkich ludzi. Dlatego tak powolutku, już mam przegryzione teksty, gdzie dopisywałem, będzie za nim teraz piękne, przygotowane nabożeństwo w całości za Żydów, Mahometan i protestantów. Bo tak powstają dzieła, nie? Tu się testuje, tu się uczymy i rośnie dzieło. Pan Jezus, jedyny Zbawiciel, cytat Domine Jezus, nie ustanowił zwyczajnej wspólnoty uczniów, lecz założył Kościół jako tajemnicę zbawczą. To jest mądre zdanie cytowane za Soborem Watykańskim II, Koncylium Lumen Gentium. Nie ustanowił zwyczajnej wspólnoty, bo klub piłkarski to jest zwyczajna wspólnota. A założymy wspólnotę hodowców kur czy koni, no to jest zwyczajna wspólnota. Lecz założył Kościół jako tajemnicę zbawczą. On sam jest w Kościele, a Kościół jest w nim. Cytaty tu są Pisma Świętego. Dlatego pełnia tajemnicy zbawczej należy także do Kościoła, nierozerwalnie złączonego ze swoim Panem. To wczoraj było wyjaśniane, kto nie wierzy w Chrystusa, nie wierzy w Kościół. To nie da się tego rozdzielić, że ja wierzę jest w Boga, a nie wierzę w Kościół. Pan Jezus bowiem nadal jest obecny i prowadzi swoje dzieło odkupienia w Kościele i poprzez Kościół. Nadal jest obecny. To jest za Sobór, cytuję za, moi drodzy, listem do Kolosan pierwszym. To jest odpowiedź, moi drodzy, na fałszywe podejście do zagadnienia prywatnego objawienia. Mowy współczesnej Boga. Jezus Chrystus bowiem nadal jest obecny i prowadzi, czyli działa obecny w Najświętszym Sakramencie, prowadzi, czyli mówi, czyni cuda i przekazuje słowo. Odkupienia w Kościele, czyli że On sam w nim działa i że poprzez Kościół, co to znaczy, że udzielił mu swoich prerogatyw władzy. Czego serca życzę Panu Łukaszowi, kiedy dojdzie do kapłaństwa, wtedy otrzymasz władzę w imieniu Pana Jezusa. Dziś przekonywałem jednego szafarzy, którzy byli u mnie, by to porzucił. Mówię, tyle lat się znamy, ja muszę Panu coś powiedzieć. Grozi Ci potępienie. Bo to, co robisz, jest grzechem świętokradztwa. Wolą Boga jest, by komunię tylko rozdzielali kapłani. Poprzez Kościół, który jest Jego ciałem. Kościół jest Chrystusem. To już łatwiej ma rozumieć, tu już jest cytowane są Koryntian i Kolosan listy. Kościół jest Jego ciałem. Nas Pan Jezus już nauczył tego myślenia. Kapłan jest Jego ciałem. Kapłan jest chodzącym tabernakulum żywego Boga. Gdziekolwiek stąpają jego nogi, zawsze niesie błogosławieństwo. Nie musi nic mówić. Dzieci niesie błogosławieństwo i uświęca ziemię. Stąd też musicie zrozumieć, kiedy wam rzuciłem światło, że chcę utworzyć seminarium duchowne, jaka tu się toczy bitwa na pustelni. Bo diabeł wie, jeśli dzieło ruszy, pojawią się szaleńcy, którzy będą uświęcali ziemię. Żebyście byli spokojni, jeśli Bóg da łaskę, ja ich nie puszczę na samopas. W
wszystkie, na wszystkich moich konferencjach będą codziennie. Bo jeśli nie pójdą tym nurtem, no to ja wychowam larwy przeciwko mnie. Oni muszą być zarażani słowem Boga. Tak jak Bóg mnie zaraził swoim słowem. Tak jak głowa i członki żywego ciała, chociaż nie są tożsame, są nierozdzielne, tak samo Chrystus, również Chrystus, także Chrystusa i Kościoła nie należy utożsamiać, ale nie można też oddzielać, stanowią bowiem jedynego całego Chrystusa. Ta sama nierozerwalność jest wyrażana w Nowym Testamencie także przy pomocy analogii Kościoła jako oblubienicy Chrystusa. List do Koryntian, do Efezjan, Dzieje Apostolskie. Dlatego w powiązaniu z jedynością i powszechnością zbawczego pośrednictwa w należy stanowczo wyznać jako prawdę wiary katolickiej jedyność założonego przez Kościoła. Tak jak jest jeden Chrystus i nie tylko jedno Jego ciało, jedna Jego oblubienica, jeden katolicki i apostolski Kościół. Jest to cytat za symbolum Magnus Ecclesiae Armenice, chyba Dissinger 48, porównaj Bonifacy 8, Bulla Unam Sancta, czy też Sobór Watykański II, Lumen Gentium 8. Powtarzam to zdanie, bo to nie jest bez naszych orędzi, tylko z dokumentów Kościoła, tradycji wielowiekowej. Tak jak jeden jest Chrystus, istnieje tylko jedno Jego ciało, jedna Jego oblubienica, jeden katolicki Kościół i apostolski. Dlatego wszyscy inni biedni chrześcijanie, czy Żydzi, czy muzułmanie, żyją w ogromnym niebezpieczeństwie potępienia wiecznego. Ponadto obietnice Pana, że nigdy nie opuścił Kościoła, Mateusz 16, etc., i będzie nim kierował przez swego ducha, oznaczają, iż według wiary katolickiej jedyność oznaczają też, iż według wiary katolickiej jedyność jednego Kościoła, a także wszystko to, co stanowi o jego integralności i nigdy nie przeminie. Tylko dopowiadam i z naszego orędzi, i z Marii Waltorty. Pan Jezus mówił te słowa, zapowiedział, jaka walka czeka Kościół. Jak moce piekielne uderzą w niego. W innym miejscu pić, ale go się nigdy nie wyprze. Natomiast ludzie, którzy tworzą Kościół, są wolni. I to oni wyprowadzą oblubienicę na manowce. Dlatego temat tych kazań nadałem podmianka. Fałszywy Kościół. Żyjecie w fałszywym Kościele. Ostatnio nasi biskupi wydali dyrektywy, że do bierzmowania będzie nasza młodzież przyjmowana, przygotowana przez specjalnych animatorów świeckich, którzy będą w kuriach przygotowani. Będą zajęcia w plenerze, bo ci młodzi rozumieją młodych. Dzieci, no głupsi niż Korczak. Przede wszystkim Korczak napisał to, państwo dzieci, rozumiecie? Zdajecie sobie sprawę, do czego dochodzi? Odkładają kapłanów całkowicie na bok. A gdzie jest mądrość wiary? Mądrość życia? Zatroskanie. Animator świecki, który ma chałupę, babę i dzieci, będzie poświęcał się, spalał bez reszty, żeby im przekazać te tajemnice? Szopka nad szopkami.
dobrze wiedzą, że stracili już młodzież, ale to robili perfekcyjnie, stosując takie, a nie inne metody. I teraz wybiją do reszty to, co jeszcze zostało. A nam Pan Jezus daje takie piękne orędzia o Duchu Świętym. Mam już kapłanów, którzy młodzież do bierzmowania przygotowują tylko z tych orędzi. I oni słuchają. Mamy słowo mówiącego żywego Boga. I oni się go tak boją. Boją się to dać do ręki ludziom. To powinien każdy mieć. Te orędzia o Duchu Świętym. Wierni zobowiązani są wyznać, że istnieje historyczna ciągłość zakorzenienia sukcesji apostolskiej. To jest i podane za Watykan Lumen Gentium, święty Ireneusz, święty Cypian, jego dzieła, święty Augustyn, etc. Tu zapomniałem, tu trzeba było tu napisać jeszcze cytat, się aż prosi, kardynał Newman, traktaty 96 domów. Oni to udowodnili naukowo, zmysłami, rozprawiając tekst ojców Kościoła. Anglikanie stwierdzili na głos, Anglikanie, nie katolicy, prawda jest w Kościele katolickim. Więc my nie musimy, jak to pisze, ucząc za soborem, piszą, wierni zresztą wyznać, że istnieje znaczą. No o tym wiemy, to jest, to nie można wiary. My mamy ciągłość historyczną. Sukcesję apostolską w Kościele katolickim. Pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa a Kościołem katolickim. To jest jedyny Kościół Chrystusowy, który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i apostołom, aby go krzewili i nim kierowali. Co robią przywódcy Kościoła? Do naga rozbierają Kościół, pozbawiają go wszystkich przymiotów i łask i schylają się do poszczególnych grupek dzieci. To na naszych oczach jest rozbierany Pan Jezus i biczowany uroczyście. Proszę mi przypomnieć, jak będzie modlitwa o jedność chrześcijan, kiedy codziennie nabożeństwo za protestantów, o ich nawrócenie. Jak będzie tydzień żydowski, będzie codziennie modlitwa na wrócenie Żydów. Bo to w styczniu to poleci ta falanga tych rozluźnionych nabożeństw. Kościół, teraz tak, który założył na wieki jako filar i podwalinę prawdy. Paweł I, Tymoteusza III. Kościół ten ustanowiony i zorganizowany w tym świecie jako społeczność trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i biskupów pozostających we wspólnocie. Ten punkt należy rozpracować dużo szerzej. Kiedyś. Bo o ten słowo subsistit in to była wielki spór na soborze. I tu teraz wyjaśniam. Wyrażenie subsistit in sobór watykański II chciał ująć łącznie dwa stwierdzenia doktryna. Po pierwsze, że Kościół Chrystusowy pomimo podziału chrześcijan nadal istnieje jedynie w Kościele katolickim, a po drugie, że liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem. Wczoraj wam to powtarzałem, teraz powtórzę, żebyście zrozumieli, że tu jest furtka do przekręcania, bo rozbito im starą naukę Kościoła, że tylko pełnia jest w Kościele. Dlatego niemożliwym jest oddawanie Bogu chwały poza świętym Kościołem.
Pan Jezus ten Kościół założył na ziemi dla swojej chwały i dla ludzi, i dla ich zbawienia. To jest jedna myśl. I druga, co było o prawdzie. Muszę znowu to kuknąć, żebym to znalazł. I to wam ogłaszałem. Widzicie, jak chcę to szybko znaleźć, to bardzo nie mogę. Jeszcze raz przejdę, żeby zrozumiał, nie ma pełni prawdy, to nie ma prawdy. Logicznym jest, że zbawienie dokonało się i dokonuje tylko w Chrystusie i przez Niego. Nie można wierzyć w Jezusa i odrzucać Kościoła Świętego, ponieważ Jezus jest prawdą, całą prawdą. Ten więc, kto nie przyjmuje całej prawdy, nie przyjmuje jej wcale. To jest prawdziwa doktryna katolicka. A ci przekręcili, bo na tym zależało protestantom, żeby się znaleźć w obrębie stwierdzenia, że oni są też w Kościele Chrystusowym. To takie niuansiki, gdzie stąd wczoraj akcentowałem to zdanie tak bardzo mocno, żebyście zapamiętali, ponieważ Jezus jest prawdą, całą prawdą, a więc ten, kto nie przyjmuje całej prawdy, nie przyjmuje jej wcale. Przy tym fałszu nagadano wam, że moi drodzy, da się współpracować ze złem, jeśli ono służy dobru. Czyste kłamstwo, myślę, czy zalecam. Pan Jezus mówi jasno, że nie ma współpracy z żadną formą zła. Dlatego rozszerzyli koncepcję Kościoła katolickiego. Sobór Watykański 59 to jest i nawet to Jan Paweł II też pisał w Unum et Sin i Konstytucja, bo ją cytował, i dekret Unitatis, że liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem. To jest kłamstwo. To jest przekręcenie nauczania tradycji Kościoła. Dlatego nie dziwcie się, że kardynał Lefebvre wielu poszedł do opozycji. Bo jak ktoś ma potężną wiedzę teologiczną, to widzi, ku czemu to dzieci prowadzi. Jeśli ja wam mówię, jeśli wam ogłaszali, że trzeba teraz po tej reformie, po tym o młodzieży, że wytyczne są, zwiększyć rolę kobiet w Kościele, no to siłą rzeczy poleci kapłaństwo, nie? No, puszczą baby do ołtarza i wokół kapłanów pożegną. No już jest zapowiedź synod za rok. A w Amazonii jest już ustalone, jeden z punktów, że trzeba będzie pożenić świeckich katechistów, bo biednoparych Indian w dżungli, w dorzeczu nie miało od 40 lat księdza. No widzicie, trzeba zawsze znaleźć haczyk, rozumiecie? Jakąś przyczynę. Udowodnić, że gdzieś jakiś ksiądz coś zwałcił, coś zrobił, a później już wszyscy gwałcą. Taki jest klucz, metoda tej bitwy, kapujecie? Czyli nas zna znaleźć haka, a później trąbić, że tak było. To mnie nauczyli historycy. Byleś znalazł tylko jeden dokument historyczny, że tam coś się wydarzyło i na to się powołujesz i piszesz. W mieście tym były kradzieże, bo z tego, na tym. Był jeden przypadek, ale historyk ma jeden dowód i opisuje. W Warszawie w tym wieku były carzewka, kradzieże, bo Józef taki, a taki wziął temu to i to. I cytuje dzieło, rozumiecie, to znalazł. To jest metoda haków, nieprawdy. Więc powtarzam po drugie, że liczne pierwiastki święcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem. To znaczy w kościołach i kościelnych wspólnotach, które nie są jeszcze we wspólnocie z Kościołem katolickim. Ale to jest tylko chrzest. Nie korzystają z łaski, nie są w prawdzie. Wszystkie widoki, one, jak będą dobrymi nasi współbracia z tych innych kościołów, zaczną swoją kadencję dzieci od czysta. A zdecydowana większość idzie na potępienie. Przez wieki, moi drodzy, obowiązywała zasada, poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia.
I to nie było kłamstwo. To jest dziś prawda. Sobór to przekręcił, ustawił, już jest rzeczka. I oni są spokojni. Jednak w odniesieniu do tego pragnę stwierdzić, że ich moc pochodzi z samej łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. No, logiczne, no, łaska od Boga idzie, wyszli z Kościoła katolickiego, więc korzystają. I tu tyle się ochronili, ale już furtkę zrobili. I teraz konsekwencją tego, co mamy? Inwazję zielonoświątkowców, protestantów w waszych kościołach, grupach charyzmatycznych, etc., etc. Na gwałt przejrzewają, ale to się po kompocie. Rozkręcili nam, czego się nie dało rozbić, miękkim protestantyzmem rozkręcili nam perfekcyjnie. A nasi biskupi dają teraz wszystkim protestantom imprimatur na książki. Dałem wam recenzję filmu Bóg nie umarł, dzieci rozjadzić. I to było nachalnie puszczane na wszystkich katechezach, dzieciom grałem. Co to znaczy? Niepotrzebne szkapłaństwo, niepotrzebne życie sakramentalne, koncert, na pokazany kierunek tylko na sali koncertowej znajdziecie szczęście. Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim przeziona. To jest deklaracja Kongregacji Nauki Wiary, Mysterium Ecclesiae, Acta Apostolicis, 65-1973 rok. Kościoły, które nie będąc w pełni wspólnym z Kościołem katolickim, pozostają jednak z nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia, są prawdziwymi kościołami partykularnymi. To takie zjawisko w Kościele, bo są to wspólnoty żyjące we wspólnej, w jedności z Kościołem katolickim. Rozumiecie? Kościół pozwolił zachować ich ryty. Takich rytów było 21. Moi studenci musieli na pamięć znać. Za moich czasów, kiedy ja przygotowałem wykłady, monogramy, takich wspólnot żyjących chrześcijańskich w jedności z Kościołem katolickim było 21. Dlatego też w tych kościołach jest obecny i działa kościusowy, chociaż brak im pełnej komunii z Kościołem katolickim, jako że nie uznają nauki o prymacie. No tu jest, ta uwaga dotyczy prawosławnych, bo tu w komentowaniu. Biskup Żuchwian obecnie posiada obiektywne z Najbożego, przepraszam, który biskup Żuchwian posiada prymacie, obiektywnie z Najbożego i sprawuje nad całym Kościołem. Natomiast wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są kościołami w ściślym sensie. To są tylko wspólnoty, to nie jest kościół. Tam, gdzie nie ma Eucharystii ważnej, nie ma kościoła, żebyście wiedzieli. Protestanci nie są kościołem. Jednak ochrzczeni w tych wspólnotach są przez chrzczeni Chrystusa i dlatego są w pełnej wspólnocie, choć niedoskonałej z Kościołem. Chrzest bowiem sam w sobie zawiera osiągnięcia pełni życia w Chrystusie poprzez integralne wyznanie wiary, Eucharystię i pełną komunię z Kościołem. Widzicie to? To jest logiczne. Mówię ten obraz szeroki Kościoła, bo chrzest wprowadza wszystkich do tej wspólnoty. Jest kluczem. To wyjaśniam wczoraj. Nie wolno więc wiernym uważać, że Kościół Chrystusowy jest zbiorem wprawdzie zróżnicowanym, ale zarazem w jakiś sposób zjednoczonym kościołów i wspólnot eklezjalnych. Nie mogą też mniemać, że Kościół Chrystusowy nie istnieje dziś w żadnym miejscu, dlatego winni być jedynie przedmiotem
Dlatego winien być jedynie przedmiotem poszukiwań prowadzonych przez wszystkie kościoły wspólnoty. Na wspólnej konferencji prasowej biskup Łódzki, obecny ze spotkaniem z jakimś tam przełożonym żydowskim z Argentyny, stwierdzili razem, że szukają prawdy, bo ani u Żydów nie ma prawdy, ani w kościele nie mają prawdy. Mojego kolegę z wykładu arcybiskupa z uczelni Grzesia pytam, a tyś to tu skąd się wziął? Jak w kościele ma pełnej prawdy, to jego święcenia biskupie nie są ważne. Bo święcenia się przyjmuje tylko od pełnej prawdy. Czy kapłaństwo kapujecie? Więc on powinien się stać prezbiterem, a nie arcybiskupem. Po co te szaty nosi? Ubrać dżinsy, na konia siadnąć i kupi sobie rewolwer i wtedy będzie szukał pełni prawdy. Bo dzieci musimy stanąć w rzeczy, w prawdzie myślenia. Oni perfekcyjnie nam Kościół podmieniają. Biorą w ten sposób uroczysty udział. W rzeczywistości elementy Kościoła już nam danego istnieją łącznie i w całej pełni w Kościele katolickim oraz bez takiej pełni w innych wspólnotach. Same te kościoły odłączone, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. To się zgadza. Tu będę pokazywał. Pan Jezus jasno mówi, że najpierw dbamy o swoich, o Kościół katolicki. Na drugim miejscu w miłości bliźniego są chrześcijanie. Dlatego nasza wspólnota co miesiąc wysyła pieniądze do Syrii czy Iraku, by wspierać tam chrześcijan. Ostatnio zebraliśmy 900 zł. Na końcu roku pokażę wam, ile zebraliśmy w tym roku, ile już w sumie w ciągu tych kilku lat zebraliśmy pieniędzy i przekazaliśmy na ten cel. Duch Chrystusa nie zwalnia się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia. Deklaracja, tu dałem przypis, żeby mnie nie zaatakowali, ale z tym punktem bym się szamotał i wspierał. Skoro nie mają prawdy i nie oddają pełnej chwały Bogu, jak się będzie Bóg nim posługiwał? Bo to jest sprzeczne. Ale cytuję wam zdanie, dokument jest. Ktoś kiedyś rozprawi się z Soborem Watykańskim II i określi, że był to antysobornie. To jest kwestia czasu i przy metodach ogłosi się, że był antysobór. I czytam to zdanie. Duch nie zdania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski prawdy powierzchni. To jest perfekcyjne pomieszanie pewnych rzeczy. U Marii Katarzyny Emerici jest jasno napisane, że w czyśćcu żaden protestant nigdy nie bał po śmierci. Rozumiecie? Więc w czyśćcu na jednej półce są Żydzi i protestanci. Dobrzy. Więc jest to dla mnie tak logiczne. Więc skoro oni nie mogą się dostać do nieba, jakże mogą mieć łaskę dawania komuś środku do zbawienia? Wszystko, czego człowiek dostępuje, bo minęło już godzina, pół godziny mówienia, więc drodzy Państwo, tu zatrzymuję moje rozważanie. Jutro będę teraz tę myśl ubogacał już, moi drodzy, naszymi orędziami, by pokazać te wszystkie punkty. A teraz mówię amen. Zabrali. Moi drodzy, przed nami ogromne są jeszcze wyzwania poszukiwawcze. Przypominam, to dzieło rodziłem 3 lata. Żeby samemu pojąć, co to jest mistyczna natura Kościoła. Ja to słyszałem na wykładach. Jeden nam ciągle powtarzał, Maciołki,
Ja wam tego nie wyjaśniam, bo wy tego i tak nie pojmiecie. Więc dopiąłem grubo po 50 swego dzieła. I panie Łukaszu, ta książka będzie podręcznikiem z eklezjologii. To musisz mieć w jednym palcu. Nie jest to grube, trzeba to znać, trzeba zaliczyć. To już jest jeden z gotowych podręczników. Jeszcze będę musiał dopracować prymat Piotra, nie? Kilkanaście, sto, kilkadziesiąt, żebyście znali, o co w tym wszystkim chodzi. Moi kochani, pokazuję książki do kompletu. Pani Agatka mi pomyliła się, nie, że Bóg do kapłana mówi, tylko tam jest, tam, do kapłanów jest taka specjalna broszura. Ja ją pokażę. No, drodzy Państwo, teraz przedmiotem, materiał przedmiotu wykładów jest mistyczna tra Kościoła. Później będę omawiał Kościele obudź się, że Bóg woła, bo to jakby jest chronologia działania Boga i orędzia o czci i kulcie Boga. Bóg przychodzi i pokazuje, co się stało z Kościołem i czemu oczekuje od nas. I jeszcze jest jedna do kapłanów. Jest broszurka, to będzie czwarta, żeby to przekazać kapłanom, mają się obudzić.